Audi jeszcze stoi, 22 900. Dzisiaj szukamy Kia Sportage, to jest 2011 rok, cena 10,5 tysiąca euro, auto ładne, przemierzone miernikiem, nic nie malowane. Z tyłu już takie tarcze sobie, z przodu nie są złe, ale jeszcze pojedziemy na inne place, zobaczymy, najwyżej wrócimy, bo tu jeszcze zamknięte, za pół godziny będzie otwarte. Kia Sportage 2011 rok, cena 10 900. Zobaczymy, za ile zejdziemy, jakby coś. Soki tam z tamtej strony, zobacz, spodu nie ma dojścia, ale tu widać już, nie ma żadnych, tu by było, z odmy by było, nie, się pociło już, a tu sucho i nieczyszczone, nie, właśnie. I to takie lubię auta, nie? Te wtryski, no, nieruszane. Widać, suche, nieruszana, nie? Kręcisz? O, wszystko w oryginale. Zaraz przemierzymy, bo... Przebieg 137 tysięcy. Ładna, ale to nie dla nas jednak. To przetarcie delikatne. Ładne auta mają. Peugeotów wybór jest, no i nowa Insignia. Ładny Nissan Qashqai, 2014 rok. Ciekawe, ile przejechane ma, zaraz zobaczymy, weźmiemy klucze z nawigacją. No, 155 tysięcy przejechane, 2014 rok, 11,5 tysiąca euro. Bardzo ładny wyświetlacz. Z nawigacją. Brak karty. Pojeździsz już kilka lat, nie? Fajnie, wszystko 1, 5, ładnie. To wszystkie tam są. No ojciec też chciał 1.5, 1.6, nie? To jest tam... O, ładna panorama. Książka w biurze, nie? To jest książka. Książka jest, aczkolwiek wymeldowania dowód jest. Auto z Holandii. Przebieg potwierdzony. Jak widać, zgodny ze stanem. Poprzedni przebieg tak samo z 18 roku miał 113. Więc są przeglądy. Ostatni przegląd w 18 roku. Na ile? Na 12 tysięcy w Nissanie. Na 123. Nie. 123 tysiące, no. Pomyliłem się. Tak, poprzedni, jak widać. Liczny, drugi taki sam. No, taki podobny do tamtych, nie? Z nawi, wszystko ładne tu. Jakiś silnik, nie wiemy. Ten Golf ładny. Tu jest z przodu. To jest hybryda? Nie, to GTI. GTI. Same uszkodzone. A piąteczka.
2017 rok. Wszystko całe. No. 2018 rok, z marca. Ładne auto. Dobra, jedziemy. Kurwa, to był inny kolor. Ty! Jakieś 110 chyba tam. Bo to jest... No tak, mój Mercedes. Tak? Troszeczkę nalocik tam też jest wszędzie, nie? Ale to jest standard. Te auta nie stoją w ciepłych pomieszczeniach. Tu jest delikatnie zapocenie, nie? To też dobrze. Przebieg 94 tysiące, udokumentowany, jeden właściciel, trzy serwisy były, co 15 tysięcy. Auto 2011 rok, cena 10,5 tysiąca euro. Myślę, że z 300 powinniśmy zejść. Dosyć czyste. Tapicerka czyściutka, podsufitka czysta. Kiepska pogoda na kupywanie. Szyba, nie ma żadnych gwiazdek. O. Jeszcze zrobimy jazdę próbną i zobaczymy, jak to chodzi, bo na razie wszystko jest ok. Klima działa, słychać coś delikatnie załącza. Wszystko udokumentowane, wszystko z jednej miejscowości. Ostatni serwis na 81 tysięcy w 2017 w listopadzie. Pełnowymiarowe koło dojazdowe, to też fajnie. Lepiej jak te zestawy naprawcze, nie? Tak. Co to jest tu, proszę? Kamil? Auto po jeździe próbnej, wszystko chodzi ok, te tylne hamulce trochę słabe. Lora już czeka na załadunek. A my właśnie zakupujemy takie Sportage. Objeździliśmy 8 placów, ale jednak wróciliśmy do tego pierwszego. Była ładna. O, Kia zakupiona, ostateczna cena 10 tysięcy euro. I zaraz przyczekamy na lawetę. Wrzucimy na lawetę i do domku jedziemy. No to jedziemy granicę do domu. No to już.
sami wyszli z Lutajnu. Teraz obejrzymy sobie jeszcze BMW X1. Zobaczymy, jak to wygląda. No, przejechane 137 tysięcy. Ładna tapicerka 300. Nic nie powycierane. €11 000, nie? Tak? Tak, 11 tysięcy euro. Który rocznik? 11 rocznik, 11-11, łatwo zapamiętać. Tu mamy Volkswagena Jetta Hybrid, coraz więcej pokazuje się na rynku, ich już są dostępne jako używane. Zaraz weźmiemy kluczyki, obejrzymy, jak to wygląda silniczek tam w automacie. Ładne felgi. Dosyć ładnie wygląda. 2013 rok, przebieg 135 tysięcy, cena 11 tysięcy euro w automacie, jak wspominałem wcześniej, w nawigacji. System pokazany teraz. Tak to wygląda. Auto też również bezwypadkowe, w oryginale całe, jest pod napędem, jak nalewali troszeczkę, widać zapocenie. O. Jak ktoś by szukał hybrydy, to proszę bardzo, stoi ich tu chyba ze 4 czy 5. Auto czyste, tapicerka ładna.